dobry, witam wszystkich w strefie Lenovo Legion na Intel Extreme Masters 2018. Jest to wyjątkowy dzień dla graczy, bo to święto graczy, ale też wyjątkowy dzień dla nas jako marki, mimo że dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę wejścia na rynek marki Lenovo Legion. W zeszłym roku pokazaliśmy wyłącznie jednego notebooka sygnowanego marką Legion. Dzisiaj możemy się pochwalić całym ekosystemem, bo to notebooki, desktopy, monitory i akcesoria. Dla graczy mamy również w strefie nasze urządzenia VR, AR. Pokazujemy nowy produkt marki Lenovo Mirage Solo, który jest autonomicznym rozwiązaniem, VR-em, który nie potrzebuje smartfonu, nie potrzebuje notebooka. Także zapraszamy wszystkich na przetestowanie nowego urządzenia. Kogle są lekkie i wygodne, to na pewno pod względem samej budowy. Kontroler jest mały i też lekki, dobrze leży w dłoni. A nie licząc tego, że miał problem z siecią Wi-Fi, no to gogle sprzętowe wydają się bardzo spoko. Co się stało? A no tylko kwestia, myślę, że dopracowania aplikacji albo dobrania jakiejś lepszej gry niż to, co ja akurat dobrałem. Nie wiem, na ile to zasługa gogli, na ile aplikacji, ale nie mam problemu zupełnie z błędnikiem. Teraz robię pętlę taką dużą, spadam w jakąś przepaść i jest wszystko spoko. Co nie jest takie oczywiste na przykład przy Oculusie. Dla naszych graczy mamy również wiele atrakcji. Zapraszamy na quizy, bloki tematyczne, oczywiście gościmy wielu influencerów i mamy też ciekawostkę, coś nowego, coś zupełnie niestandardowego, czyli dwa koncerty. Dzisiejszy koncert TD i jutrzejszy koncert Gimpera. Także serdecznie zapraszamy na strefę Lenovo Legion. Pozdrawiamy z Katowic. W strefie Lenovo oprócz rozrywek można testować też najnowsze laptopy. Legion Y920 jest flagowym notebookiem producenta, w którym wykorzystano wiele interesujących rozwiązań. Notebook jako jeden z nielicznych na rynku został wyposażony w mechaniczną klawiaturę oraz głośniki ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos. Za wydajność odpowiada odblokowany procesor Intel Core i7-7820HK oraz układ graficzny Nvidia GeForce GTX 1070. Z kolei dla mniej wymagających klientów producent przygotował laptopa Legion Y720, który cechuje się wysoką wydajnością w rozdzielczości Full HD oraz świetnymi głośnikami JBL ze wsparciem dla Dolby Atmos. Ponadto za kulisami Lenovo zorganizowało przedpremierowe pokazy demo gry Frostpunk. Cześć, tu Karol z JanCB Studios, twórców This War of Mine albo jak to woli najbardziej depresyjnej gry na świecie. Jesteśmy właśnie na IEM-ie, gdzie z Lenovo i z Sonegą pokazujemy Frostpunka, czyli naszą nową grę, która będzie miała premierę już w tym miesiącu. Czym jest Frostpunk? To jest rozwinięcie tego, co stworzyliśmy w This War of Mine, czyli trudna gra z trudnymi wyborami moralnymi. Dzieje się w XIX wieku, gdzie cała ziemia zamarza, a gracz wciela się w przywódcę ostatniego miasta na ziemi. Jako ten przywódca musisz budować swoje miasto, musisz dbać o swoich ludzi, ale co jest najistotniejsze i najfajniejsze w tej grze, musisz podejmować decyzję o tym, jak ci ludzie w tym miejscu mają zachowywać. Czy dzieci mają pracować? Czy ludzie mają mieć pochówki? Czy może pacyfikujemy wszystkie konflikty, jakie są w mieście? Albo co robimy z kimś, kto się nie zgadza z naszą władzą? Na te trudne pytania trzeba odpowiedzieć. I co jest istotne, każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje. Czasami bardzo ciężkie, czasami bardzo smutne, więc nie ma jednej drogi do tego sukcesu, ale ty jako przywódca tego miasta musisz zapewnić ludziom przeżycie. Więc to jest właśnie Frostpunk w pigułce. Bardzo fajna gra, także polecam. Znajdujemy się w strefie Lenovo, zamkniętej biznesowej, gdzie gramy w Frostpunka. Przedpremierowo pierwsze wrażenie redakcji Pure PC. No i muszę powiedzieć, że jest grubo. Na pewno jest to gra, która będzie depresyjna, będzie dokładnie w tych samych klimatach co This War of Mine. Czeka nas dużo decyzji i szczerze powiedziawszy, każda z tych decyzji przynajmniej mnie zaskakuje, bo jeżeli zdecydujemy się na coś, co pochopnie jest bardzo proste i naturalne, typu pochować ciała, to okazuje się, że odcięliśmy się od innych możliwości, które chociaż kontrowersyjne, to mogą zapewnić nam przeżycie kolejnych 3 dni, a przeżycie kolejnych 3 dni w tym tytule jest czymś, co mimo że wydaje się proste, to po 10 minutach gry już wiem, że nie jest proste, bo dostajemy kłody po nogi raz za razem.